Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrawlogu. Ja dzisiaj wstałam po godzinie 7, ubrałam się, ogarnęłam, zrobiłam makijaż i teraz zasiadam do montowania vloga z wczoraj. Potem muszę posprzątać, bo pokażę Wam, jaki bałagan po sobie zostawiłam. A następnie będę pracować na kompie. Potem wieczór i po obiedzie zapowiada mi się naprawdę fajnie, dlatego też dzisiaj nagrywam Otrawloga. I jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj wyjdzie całe nagrywanie, bo właśnie teraz zaczęłam nagrywać nową kamerą. Powiem Wam, że jest to naprawdę super nagrywać vloga. Stoję zupełnie inaczej, automatycznie mam doświetlone. Widzę, że łapie mi twarz w tej chwili. Nie wiem, kolory mi się w tej chwili podobają. Jestem ciekawa, jak ja to wrzucę na kompa, cały materiał z dzisiejszego dnia, jak to wyjdzie. I wreszcie będę miała wszystko na jednej karcie. Mam nadzieję, że mi się zmieści. Ale zakupiłam większe, zobaczymy. Na razie wyłożyłam 16. Dlatego ja zapraszam Was na vloga w nowej jakości i zupełnie nową kamerą. Natomiast filmy stacjonarne teraz będą nagrywane Canonem, co jest dużo lepsze właśnie przy nagrywaniu stacjonarnych rzeczy. A tutaj nie muszę się bawić o fokus i vlog zawsze będzie ostry, co najmniej mam taką nadzieję. Dobra, to ja lecę montować vloga i odezwę się do Was potem. Właśnie takie pobojowisko po sobie zostawiłam. Jak możecie zobaczyć, to jest wszystko. No niestety nagrywki mają taki minus, że wychodzi jak wychodzi bałagan, bo ja wczoraj musiałam te wszystkie rzeczy z holu powyciągać, a potem nie miałam kiedy je schować, bo jak wiecie, zaraz wychodziłam. Dlatego dzisiaj będę to sprzątać, a w dodatku jeszcze wczoraj robiłam makijaż i też nie miałam kiedy tego ogarnąć. Jak wstałam, zmontowałam film i teraz właśnie zabieram się za sprzątanie. Dzisiaj na obiad są łazanki, to jest jedno z moich ulubionych dań z świeżą kapustą. Są przepyszne i bardzo się cieszę, że właśnie to dzisiaj jem. Dlatego życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie, a ja zabieram się za posiłek. Ja właśnie wychodzę, pozałatwiam kilka spraw na mieście, a potem idę odwiedzić dziadku. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać, ale być może jeszcze nagram jeden strój do lookbooka. Może będzie wtedy ciekawszy. Myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego ja zabieram kamerę i idziecie ze mną. Byłam u dziadków i właśnie wróciłam do domu. Powiem Wam, że fajnie spędziłam czas i naprawdę apeluję, żebyście odwiedzali swoich dziadków, bo oni naprawdę cieszą się z Waszej wizyty i to jest cenne i dla Was, i dla nich. Po drodze chciałam zrobić małe zakupy. Niestety u mnie w aptece nie było nic, co chciałam kupić, dlatego mam nadzieję, że mi w sobotę uda mi się pojechać do Superfarm, bo byłam zła, ani nie mogłam zobaczyć żadnego kremu z filtrem, ani nie mogłam zobaczyć La Roche. Byłam zła, bo nie było żadnego porządnego kremu z filtrem, żebym chociaż mogła go obejrzeć, a co dopiero zastanowić się nad zakupem. Nie było również efektu La Roche Duo Plus, który zamierzam kupić. Tak trochę bez sensu, że w ogóle poszłam do tej apteki, no ale skąd miałam wiedzieć. Natomiast w Rossmanie skusiłam się na szczoteczkę elektryczną. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu się nad tym zakupem zastanawiałam. Dlatego też, jak zobaczyłam, że teraz jest na promocji, zobaczyłam to wczoraj w Rossmanie, jak byłam w Gdańsku, ale musiałam to przemyśleć i kupiłam z Oral-B. Mam nadzieję, że ta szczoteczka mi się sprawdzi. Zaraz otworzę i Wam pokażę, jak ona wygląda. Jeżeli macie te szczoteczki, to mi napiszcie, czy one są warte zakupu, jakie macie doświadczenia. Ja do tej pory używałam standardowej szczoteczki. O, słońce się tam, może tak? Ale jakoś nie do końca na mnie się sprawdzała tak, jak chciałam, więc myślę, że może elektryczna sprawdzi mi się dużo lepiej. Zobaczymy. Już ją otwieram i Wam pokazuję. Tak wygląda szczoteczka. Powiem Wam, że jest bardzo lekka i to jest naprawdę super. Zamontowałam już górkę. Szkoda, że w zestawie nie ma tej bardzo takiej delikatnej główki, tylko jest ta zwykła, ale szybko zużyję i później może najwyżej dokupię sobie delikatne. W ogóle jestem zaskoczona, bo zobaczcie. Jest naładowana. Pewnie nie do pełna, ale mimo wszystko to jest miłe zaskoczenie. Dzisiaj użyję wieczorem i później Wam powiem, jakie są moje odczucia. Jest naprawdę fajna, dobrze się trzyma w ręku. Tutaj ma takie karbowane, coś a la gumę. Naprawdę podoba mi się. Powiem Wam, że jak na pierwszy rzut oka i mam pierwsze do czynienia z taką szczoteczką, jestem zadowolona. Zobaczymy, jak będzie przy pierwszym i przy kilku pierwszych użyciach. Ja teraz idę do kompa, bo przed wyjściem do dziadków ustawiłam autopublikację filmu na godzinę 17, vlog, który Wam obiecałam. Dlatego idę chwilę popracować na kompie, ale nie mam za dużo czasu, bo muszę zjeść kolację, bo wychodzę na próbę, bo jadę na próbę do koncertu Bogu Chwała. I dzisiaj jadę autobusem, więc zapewne pokażę Wam kościół, o którym mówiłam. I też pokażę Wam drogę, bo tam jest bardzo fajna droga, dlatego nie będzie to żaden problem.
No i widzimy się pewnie już. Nie, pewnie jeszcze przed wyjściem wam się pokażę, bo będę chciała przetestować pewien produkt do ust. Tak, a potem zobaczymy się już gdzieś tam z Rumi. Jest obecnie po godzinie 18, ja niedługo wychodzę na autobus i będę udawać się na próbę do koncertu. Powiem wam, że chciałam testować teraz wieczorem pomadkę z Bourjois, ale stwierdziłam, że to jest bez sensu, by nakładać już Edition Velvet, bo jeden zarób zaledwie na 3 godziny, a chciałabym wam zrobić taki pełny test, więc postaram się nią pomalować usta, na przykład jak pojadę na jakieś zakupy, bo mam w planie zakupy w sobotę, o ile wszystko wypali dobrze. Wiecie, tak na kilka dobrych 5-6 godzin, albo nie wiem, jeżeli będzie coś ciekawego się działo, gdzie naprawdę będę musiała polegać na tej pomadce. Dlatego teraz przyszłam do was z niepomalowanymi ustami, bo za chwilę nałożę coś lekkiego, może jakiś błyszczyk i po prostu pojadę. Zabieram was ze sobą. Powiem wam, że tą kamerą jeszcze nie kamerowałam na ulicy, tylko poprosiłam moją siostrę, żeby mnie nagrała strój dnia. Tak, bo dzisiaj nagrałam również strój dnia, tylko specjalnie nie pokazuję, co mam na dole. I jestem ciekawa, czy te 6 strojów przypadnie wam do gustu. Zobaczymy. Postaram się jak najszybciej zmontować lookbooka. Myślę, że może nawet w sobotę, albo w niedzielę się ukaże. Może w sobotę. To by był chyba dobry plan. Co o tym myślicie? I tak się zastanawiam po prostu, jak to będzie, bo ona jest troszeczkę cięższa ta kamera, jak wszystko się poukłada, bo tutaj w domu przestawić ją z jednego miejsca na drugie jest łatwo. Ja na razie korzystam ze sprawdzonych kadrów, ale będę też z kadrami eksperymentować, tego możecie się spodziewać. Dlatego mam nadzieję, że ta rewolucja dzisiaj wam się spodoba. Jak patrzę na pogląd, to to co widzę w poglądzie bardzo mi się podoba, ale czy to mi się sprawdzi potem jak zmontuję? Zobaczymy. Postaram się wam pokazać jak najwięcej z próby. Postaram się również być szybciej tam na miejscu, żeby pokazać wam jak wygląda ta sala, jak wygląda ten kościół, żebyście mogli chociaż coś ciekawego zobaczyć. Właśnie dotarłam na miejsce i czekam na próbę. Zaraz wejdę do środka i postaram się wam coś ciekawego nagrać, jak wygląda ta sala w środku. Pogoda jest świetna, ale jest trochę chłodna i musiałam ubrać kurtkę już wieczorem. Właśnie wróciłam do domu z próby. Jest po godzinie 22. A przede mną jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, ale myślę, że część przełożę sobie po prostu na jutro. Nie można się też za bardzo przemęczać, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre. A jutro też jest dzień, więc nic złego. To nie jest żadna pilna robota, więc sami rozumiecie. Dzisiaj na próbie naprawdę było fajnie. Co prawda ja byłam dość senna, bo niestety mało spałam w nocy, ale dawałam radę jako taką. Natomiast widać już ogromne postępy, śpiewamy coraz fajniej i wizja koncertu robi się coraz ładniejsza. Oczywiście to nie chodzi o to, że my nie potrafimy śpiewać tak jak się spotkamy, tylko wszystko się dostraja, bo są różne schody z różnych parafii, różne zespoły, różne diakonie muzyczne i po prostu trzeba różne poziomy zgrać ze sobą, nauczyć się wspólnie śpiewać w tak dużej grupie, żeby się słyszeć. W dodatku śpiewam na 3 głosy, czyli sopranem, altem i tenorem. To też dodatkowo utrudnia sprawę, bo nie można mylić głosów, trzeba pilnować swojego. Ale to wszystko jest do ogarnięcia. Ja teraz pewnie coś wypiję, może coś zjem, a pójdę montować dla was vloga, no i będę kładła się spać. Właśnie odpaliłam program do montowania. Chciałabym dzisiaj jeszcze zmontować jak najwięcej tego vloga, żeby jak najszybciej jutro wszedł on na kanał. I chciałabym wam coś pokazać. Ja jestem dość sprytną osobą, dlatego, tak jak możecie zobaczyć u góry w prawym rogu, mam tutaj zapisany szkic projektu, to znaczy taki przykładowy projekt,
którym mam rzuconą czołówkę, endkartę i tutaj również te plansze z na przykład mediami społecznościowymi. I potem tylko wstawiam materiały, a te plansze są zrobione tak, że są to plansze, które wyskakują na warstwie przedniej. Czyli jeżeli włożę tutaj klatkę z filmem, to ona będzie jakby pod spodem. Dlatego potem tak fajnie widać na przykład adres grupy czy stronę na Facebooku. I po prostu dorzucam tutaj pliki z każdego dnia czy z każdego filmu. Potem robię przejścia, przycinam, montuję. Jest już po północy, ja będę zmywać makijaż i powoli będę kładła się spać. Dopiero wy uświadomiliście mi, że wczoraj byłam już tak zmęczona, że nie powiedziałam wam o tym, co usłyszałam u lekarza. Na szczęście nie mam problemów z cukrem. Jest to po prostu zbyt szybka przemiana materii i dlatego często brakuje mi energii. Muszę jeść mniej, ale częściej i też muszę jeść o rzeczy, które są dość energetyczne. No i unikać zbyt dużej ilości słodyczy, bo napoje gazowane odstawiałam już bardzo, bardzo dawno temu ze względu na energię. Całe szczęście, że nie mam żadnych predyspozycji do cukrzycy, bo jednak wizja ścisłej diety, leków troszeczkę mnie przerażała, a tak chociaż wiem, że od czasu do czasu mogę sobie na coś pozwolić. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że to jednak nie jest to i chociaż jeden problem mniej. Dzisiaj miałam naprawdę dobry dzień, jak mogliście zwiedzić. Nie dość, że odwiedziłam moich dziadków, to jeszcze pojechałam na próbę. W dodatku zrobiłam małe zakupy, co prawda nie dostałam połowy rzeczy, które chciałam, no ale cóż. Ja teraz pewnie pójdę wieczorem mieć zęby, więc jutro opowiem wam, jak sprawdziła się mi ta szczoteczka. Może jutro również będę nagrywać vloga. Co prawda jutro będzie on głównie domowy, no ale może, zobaczymy. Pomyślę nad tym. Być może, jeżeli będę miała wam coś ciekawego do pokazania, to będę nagrywać. Albo zrobimy sobie taki test niektórych kosmetyków. To też jest dobry pomysł. Pomyślę nad tym. Ale w tej chwili już się będę z wami żegnać. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.